Wizualizacja Twojego celu. Motywacja do pracy z sobą i nad sobą. Samoświadomość. Rozpoznawanie własnych ograniczeń. Znajdź się w bibliotece pełnej wiedzy. Sięgnij po księgi uczucia, słowa, schematy. Wchłoń wiedzę w swoją świadomość. Zapraszam, Darek Dopierała. Usiądź swobodnie, a najlepiej połóż się tak, by nic Tobie nie przeszkadzało. Zapewnij sobie takie warunki, w której nikt ani nic nie będzie Tobie przeszkadzać. Leżysz spokojnie, bezpiecznie. Twoje ciało dotyka powierzchni kanapy, łóżka, a może materaca lub podłogi. Czujesz, jak Twoja klatka piersiowa unosi się w rytm oddechu. I powoli opada, kiedy wydychasz niepotrzebne już powietrze i myśli. Nie zwracaj uwagi na swój oddech. Staraj się nie kontrolować swoich myśli, które mają prawo się pojawiać. Pozwól, by Twój oddech spokojnie unosił klatkę piersiową. Nie ingeruj w to. Jedynie wsłuchaj się w swoje ciało. Im bardziej starasz się zatrzymać myśli i zastanawiasz się, czy dobrze wprowadzasz się w ten stan relaksacji, to zostaw to, pozwalając, by Twój oddech sam prowadził Cię do pełnego rozluźnienia. Podczas gdy czujesz, jak Twój oddech wydłuża się i staje się miarowy, możesz pomyśleć o tym, jak wspaniale jest osiągnąć cel, który masz, czytając tę książkę. Zanim zauważysz siebie, jak za rok osiągasz to, czego naprawdę potrzebujesz, możesz pomyśleć o tym, czego pragniesz. Może to być umiejętność motywowania siebie do pracy z sobą i nad sobą. Świadomość samego siebie. Umiejętność rozpoznawania swoich ograniczeń. Możesz kontynuować głęboki, spokojny oddech, czując rozluźnienie swojego ciała, spokój, a jednocześnie przyglądając się temu, co osiągasz. Widzisz siebie jak na arenie wielkiego, a może małego teatru. Widzisz siebie. Patrzysz, jak doskonale radzisz sobie ze swoimi problemami. Bo ich nie ma już. Zostały gdzieś daleko za tobą. Co umiesz? Przyjrzyj się sobie. Jak wyglądasz? Jak wygląda twoja zadowolona twarz? Gdzie teraz jesteś? Jaki kolor mają ściany pomieszczenia, w którym jesteś? Jak przejawia się Twoja nowa umiejętność? Widzisz siebie i patrzysz, jak wszystkie sytuacje, wszystkie powody, dla których masz tą książkę, znikają. Wejdź teraz niżej. Wejdź w swoje ciało. Popatrz na sytuację swoimi oczami. Co się dzieje? Gdzie pojawia się energia, zapał, zadowolenie? W pomieszczeniu, w jakim teraz jesteś, pojawia się półka. Jaki ma kolor?
Dostrzegasz na niej poukładane książki. Podejdź do półki. Przyjrzyj się. Na jednej z książek widzisz napis: uczucia. Co dzieje się w tobie? Co się budzi? Czy zdajesz sobie sprawę? Czujesz, co jest w środku? Jaki związek z twoim celem mają uczucia? Kiedy chwytasz książkę, zauważasz, że przechodzi z niej energia, która wpływa do ciebie, kierując się do twojego serca. Widzisz jasny promień energii. Jaki ma kolor? A może zapach? Jest ciepła, czy raczej zimna? Wraz ze strumieniem świetlistej energii czujesz, że książka staje się mniejsza, że uczucia stają się tobą. Co czujesz? Co dzieje się z twoją energią? Czujesz, że już wiesz. Znasz siebie, umiesz określić swoje uczucia. Rozpoznajesz je i dajesz sobie do nich prawo. Widzisz sytuację, która jest przeszłością, kiedy nie wiesz, co czujesz, nie rozumiesz siebie, kiedy emocje biorą górę. Patrzysz teraz, jak ta fala energii sprawia, że już wiesz. Co dzieje się w środku? W tobie? Co czujesz? Jaki jest to rodzaj energii? Kiedy już świadomość twoich uczuć stała się tobą, zauważasz kolejną książkę na swojej magicznej półce. Kiedy sięgasz po nią, czujesz zaciekawienie, chęć zobaczenia jej tytułu. Czytasz. Słowa. Trzymając tę książkę w dłoniach, widzisz znowu strumień świetlistej energii, która jasną, delikatną wstążką kieruje się w twoją stronę, wnikając w okolice twojej głowy. Jaki kolor ma ta energia? Wraz z każdą chwilą czujesz wypełniającą cię energię. Wiesz, które słowa pomagają tobie w budowaniu swojej samooceny. Jak za pociągnięciem gąbki po tablicy wymazujesz słowa, które sprawiają, że kiedyś twoje poczucie wartości było tak niskie. Czujesz, doświadczasz, jak rośnie świadomość wypełniona tym strumieniem energii, że to, co mówisz, pomaga tobie i daje ci siłę. Sięgasz po energię, która stała się twoim zasobem w każdej sytuacji, kiedy jest to potrzebne. Co dzieje się w tobie? Czego doświadczasz? A kiedy i ta książka stała się częścią ciebie, czujesz energię i motywację, by działać. Śmiało sięgasz po kolejną książkę. Zauważasz na niej słowo schematy. Trzymając książkę i czując kolejną, świetlistą wstęgę zapełniającą cię energią, wiesz, że doskonale rozpoznajesz swoje przekonania, które dawno temu przeszkadzały ci żyć. Widzisz siebie w sytuacji z przeszłości. Kiedy nie rozumiesz tego, co się dzieje, nie rozumiesz swojego zachowania.
Teraz sięgasz po książkę, schematy i nagle coś się zmienia. Czujesz wolność, a twoje nowe zachowania dają tobie ogromną energię i zadowolenie z siebie. A teraz, kiedy wyobrażasz sobie, że tam jesteś, przed biblioteczką z książkami, która jest już pusta, możesz swobodnie korzystać z każdej fali tej energii, która stała się tobą. Jak wygląda teraz twoje życie, kiedy masz w dłoni, masz w sobie swój cel? Czy cel stał się tobą? Co dzieje się w tobie? Co czujesz? Pozwól sobie to poczuć. Kiedy czujesz gotowość, powoli wracasz, zachowując energię, jaką czujesz w sobie, widząc, jak energia uczuć, słów i schematów stała się częścią ciebie. Kiedy poczujesz tą gotowość, otworzysz oczy. Rozejrzysz się po pokoju, w którym jesteś. Spojrzysz na siebie, ściany. Zachowasz energię, która przepełniła ciebie, gdy twój cel stał się rzeczywistością. Kiedy jest w tobie gotowość, otwierasz oczy. Pamiętasz wszystko teraz.